Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny rozumie, że kiedy rząd się obawia obywateli, no to wtedy jest wolność. Ale kiedy obywatele się obawiają rządu, no to jest tyrania. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dzisiaj w wielu krajach w sumie można powiedzieć, które nazywają się demokratyczne, albo ludzie myślą, że są krajami demokratycznymi, no ludzie obawiają się rządu. Ludzie się obawiają rządu. Rząd mówi, że będzie walił kijem tych, którzy bez maseczki chodzą. No i rząd będzie walił kijem tych, którzy bez maseczki chodzą. Także każdy normalny rozumie to. Rząd musi się obawiać obywateli, obywatele nie mogą się obawiać rządu. No to mówi to bardzo dużo o demokracji w tych czasach, kiedy cała ta siła coraz bardziej się przesuwa i przesuwa do kontroli rządowej, szczególnie w Ameryce. W Ameryce jest to coś po prostu nieprawdopodobnego. Te 50-60 lat powolnego przygotowywania do socjalizmu wygląda na to, że zwyciężyło. Zwyciężyło w połowie co najmniej społeczeństwa, no ale nie ma się co przejmować. Jest 2022 międzyprezydenckie wybory. Wszyscy reprezentanci, 435 reprezentantów i reprezentantek będą wybierani, bo oni są tylko wybierani na 2 lata. 33 senatorów i senatorek będzie wybierane, bo senat jest wybierany na 6 lat, także co 2 lata 1/3 ciągle przechodzi. I także, że to będzie potężna zmiana. Biden przypuszczalnie straci Izbę Reprezentantów i straci Izbę Senatu. Także będzie potężny powrót do normalnej Ameryki. Bo teraz co się stało? No po prostu rząd, to jest nieprawdopodobne rozdzielenie pomiędzy ludźmi, obywatelami, ludem, a rządzącymi. No i nawet w tym, wśród ludności, wśród obywateli jest nieprawdopodobne rozszerzenie pomiędzy tymi, którzy pracują i płacą podatki. Pomiędzy tymi, którzy super dużo zarabiają i płacą super dużo podatków, no i są ci, którzy kompletnie nie płacą podatków. W Ameryce około 55% ludzi nie płaci podatków. Najciekawsze, że ci super bogaci, oni są po stronie tych, co nie płacą podatki. To jest właśnie ciekawostka. COVID-19, ta panika 19 pokazała nam, jak rząd jest silny, jak rząd jest wszechmocny, jak może zmienić nasze życie codzienne. Pokazuje, jak politycy w zasadzie błyskawicznie mogą zabrać nam możliwości do zarabiania pieniędzy, czy handlowania, czy robienia, czy nawet do przyjemności. I to zatrzymali po prostu jak na zgrzytających hamulcach. To, co się stało, to po prostu zatrzymali w ciągu pół kilometra ciężką, potężną maszynę. Również rząd pokazał, jak można szybko rozprzestrzenić strach i przerażenie, no i horror jakiś, no i jak można wprowadzić prawa, które są przeciwko woli ludności. W zasadzie stąpają po prawach ludzkich, niszczą prawa ludzkie do wszystkiego. No i jak to się stało, jak to się stało, że pozwoliliśmy im na to, żeby to się stało, tak? To dziwne pytanie jest, ale jak ludzie doprowadzili do tego? No najbardziej oczywisty problem w rządzie to jest to są ludzie, których wybieramy, tak? No niby wybieramy ludzi, zawodowi politycy przez dziesiątki lat, przez setki lat, przez tysiące lat pokazują, że w zasadzie to oni zmieniają swoją pozycję z wiatrem. No w Polsce to jest szczególne, tam przeskakiwanie z tych jednych partii do drugich, te zawodowe mordy, no to jest nieprawdopodobne. No ale w Ameryce, no prawie, wygląda na to, że prawie jest podobnie.
Ludzie, politycy mówią ludziom to, co ludzie chcą słyszeć. Spędzają lata w zasadzie w kongresie, w Sejmie, za dużo nie robiąc. Robią jakieś ustawy nieważne. Ale najważniejsze wśród nich to są podwyżki. Oni zawsze podwyżki sobie dają większe niż średnia krajowa. Słuchają najróżniejszych specjalnych grup interesu i tak dalej, i tak dalej. No jest to straszne. To są ludzie, którzy zostali wybrani i mają reprezentować naród, a to się okazuje banda świń przy korycie. No i wybieramy te świnie przy korycie. No i to, co wygląda na to, że dużo rządów po prostu zasnęło za kółkiem. No albo oni po prostu tacy są, tak, zasnęło za kółkiem. No do tego jeszcze ten wpływ tych wszystkich wielkich kompanii technicznych, no i wpływ wielkich kompanii informacyjnych. Kompanie techniczne spowodowały to i zdecydowały, które głosy mają być słyszane, które głosy mają nie być słyszane i mają być uciszane. Narodowe media również skoczyły na stronę lewacką, także, że przekazują historie, które mają być słyszane, bo są po linii partii komunistycznej, no i historie, które mają być niesłyszane, tak jak w wypadku rewolucji komuniści z Antify spalali, nikt ich nie ścigał. Paru gamoni nie komunistów poszło do Kapitolu, no i teraz są w zasadzie ukrzyżować Trumpa za to. To jest straszne. No i to wszystko jest sparaliżowane i tylko dlatego, że rząd lewacki to popiera, z grupy specjalnych interesów popiera. No i nienawiść pomiędzy dwoma stronami po prostu jest coraz większa. Ten kanał pomiędzy tymi, którzy chcą pracować i płacić jakieś normalne podatki, a tymi, którzy nie chcą pracować i po prostu chcą żyć z innych, czyli komuniści, jest coraz bardziej. To się wszystko coraz bardziej rozszerza. No to co można zrobić z tym, tak? Odpowiedź jest dosyć prosta. No ale jak to zastosować? Odpowiedź jest prosta, ale nie ma za bardzo rozwiązania. No trzeba wywalić wszystkich na pysk, wszystkich won. I to jest ciężkie do zorganizowania, no bo ci, których chcemy wywalić, oni decydują, kto będzie wywalony, tak? Bo oni mają te prawa, ustanawiają, no i bez prawa ustanawiającego, że ma być na przykład, co powinno być, no to ograniczenie ilość kadencji, no to jest po prostu coś najbardziej ważnego, bo zawodowi politycy całe życie w polityce, tak jak Biden powiedzmy, czy Kerry, czy w Polsce Miller, czy Kwaśniewski, no w Polsce od groma jest tych wszystkich zawodowych polityków. W Czechosłowacji, jak tam nie było okrągłego stołu, no to oni zabronili wszystkim komunistom bycia w nowej tej polityce, no ale wszystko jedno. W Ameryce trzeba w zasadzie doprowadzić do tego tak zwanych term limits, czyli limitów kadencji, bo jeżeli byłoby ograniczenie, jeżeli ktoś by mógł być w kongresie tylko powiedzmy 2, 3 czy 4 kadencje, czyli reprezentant powiedzmy maksimum 8 lat, senator można powiedzieć jedną kadencję 6 lat, no albo maksimum 2 kadencje 12 lat, no ale chyba 2 kadencje dla senatora, no i może 6 kadencji dla reprezentanta, no to powinno być maksimum. 12 lat w polityce to powinno być maksimum.
dla senatora jedna kadencja, no to też nie wiadomo, to może chciałby się nałapać, bo by wiedział, że już na drugą nie będzie. No ale jakby były dwie kadencje, no może trzeba by było zmienić 6 lat kadencję senatora na no nie wiem, może 4. Musi nastąpić zmiana, wszystko jedno, to musi być ograniczenie. Ograniczyć siłę tych, którzy są w rządzie, tak, bo oni się okopują, oni przyszykowywują sobie robotę w różnych państwowych instytucjach. No w Ameryce wbrew pozorom jest bardzo dużo najróżniejszych państwowych instytucji, gdzie no, rząd jest duży, tak, rząd jest i stanowy, i są najróżniejsze tam ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. No i ci ludzie, politycy lądują później, no i mają dobre niezłe posadki. Druga sprawa, jak włożyć, jak mieć siłę wśród ludzi, no to jest, trzeba udowodnić, że nie ma oszukaństwa w wyborach. Nie ma oszukaństwa w wyborach. Najgorsze, do czego może doprowadzić rząd, to jest to, że ludzie przestają wierzyć w wybory. Jak przestaną wierzyć w wybory, no to w zasadzie następuje apatia, następuje jakieś takie niezadowolenie i rozłączenie. Rozłączenie z życia publicznego, z życia politycznego, nieangażowanie się. Tak w Polsce, no to była taka wewnętrzna emigracja. Ludzie, to taki olewaizm jest, tak? Ludzie olewają wszystko, no i nie chodzą, no i mówią, że i tak nie ma znaczenia. No a jeżeli jest za dużo takich ludzi, no to naród jako taki, kraj jako taki, państwo jako takie, to się no niestety nie rozwija. Jeżeli ludzie uwierzą, że te komunistyczne świnie nie mogą być oderwane od koryta, no to ta apatia niedobrze wpływa na cały kraj. To już dawno przed wyborami w 2020 roku nieboszczycy głosowali. Ludzie mają dowody na to, że w Chicago, że w 1960 roku wybory prezydenckie były wygrane między innymi przez nieboszczyków głosujących w Chicago. Także dowód osobisty by się przydał. Dowód osobisty by się przydał. Na całe nieszczęście w Ameryce nie potrzeba dowodu osobistego. Dowód osobisty trzeba iść kupić wino czy alkohol w sklepie alkoholowym. No to przepisy mówią, że każdy wyglądający wyglądający do 60 lat musi pokazać dowód osobisty, żeby kupić alkohol. Tam nie ma tam 18, 19 czy 20. Po prostu trzeba być strasznym staruszkiem, żeby nie poprosili o dowód osobisty. Każdy w średnim wieku, w starszym wieku, może nawet teraz już wszyscy chyba, nawet i 105-letni staruszkowie chyba muszą pokazywać dowód. No dlaczego? No dlatego, że przypuszczalnie prawnicy powiedzieli, że to jest dyskryminacja, że tam tylko żądali od 18-latków, czy ktoś, kto wyglądał na 18-latków. No dowód trzeba pokazać. Wchodzi się na pokład samolotu, trzeba pokazać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W samochodzie trzeba mieć, no w zasadzie wszędzie to trzeba mieć ten identyfikacyjny dokument, prawo jazdy czy dowód osobisty. Także wymaganie karty identyfikacyjnej do głosowania, no to oszukaństwo by było wyeliminowane, tak? Komuniści wprowadzali te głosowanie kopertowe. No to też tam nie było weryfikacji. Także pół Ameryki, 75 milionów, 80 milionów wie, jest przekonana, że to nie było, szczególnie, że widzieli na własne oczy. Także teraz może jest to najwyższy czas na taką inicjatywę, że to, co komuniści, demokraci przez 40-50 lat, bo oni każdą próbę
wprowadzenia dokumentu identyfikacyjnego do głosowania zawsze wykolejali, zawsze wyrzucali. Także teraz jest czas dla ludzi zabrać z powrotem siłę. Jest czas dla ludzi zabrać z powrotem tą moc narodu. Naród to jednak ludzie, naród to my, no to jednak trzeba wrócić do tych postaw. No i najlepszym rozwiązaniem, no to niestety albo stety, to jest wszyscy won, wszyscy na pysk, wszyscy wywalić wszystkich tych, którzy są, po prostu wywalić ich. Ktokolwiek przychodzi, po prostu musi być chyba lepszy niż ci, co są. Patrząc na tych zdrajców z Partii Republikańskiej, którzy po prostu chcą Trumpa wyrzucić, no oni już nie będą. Oni nie będą wybrani. No jest nadzieja, że nie będą wybrani. Jest nadzieja, że w tych ich regionach, w tych stanach, w tych dystryktach zostaną wywaleni. W sumie, no, demokraci mają swój plan, tak? Demokraci, no, to nie są normalni, oni chcą socjalizmu i oni wybierają socjalistów, no i socjaliści mówią im, co mają mówić. Większość tych wypranych mózgów komunistów, socjalistów, demokratów, no to oni idą w kierunku marksizmu, tak? No ale republikanie, konserwatyści, musimy jednak głosować. Najwyższy czas, żeby jednak rząd się obawiał obywateli. Najwyższy czas, żeby jednak obywatele nie obawiali się rządu. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję wszystkim. Dobijamy do 4500. Bardzo, bardzo ładna liczba, bardzo ładny numer. Nie subskrybujesz? Dziękuję jeszcze bardziej, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla socjalistów. Widzicie, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie klaszczecie z tego po prostu sądu kapturowego. To jest polowanie na czarownicę. Jeżeli klaskaliście na podpalanie budynków w Seattle czy w Portland przez komunistów Antify, no to teraz pamiętajcie, że część tych ludzi, którzy poszli na Kapitol, to mówili, dlaczego oni mogą, a dlaczego my nie możemy. I to niestety jest prawo dzikich. Jeżeli jedni mogą, no to i drugi mogą. Trump nie miał nic wspólnego z tym. Trump zawsze powiedział, idźcie, protestujcie pokojowo, pokażcie, że się z tym nie zgadzacie. Pokojowo. On nigdy nie powiedział wziąć kija i chlać. Jeżeli wy, socjaliści, klaskaliście dla komunistów Antify, to wy zasialiście to, że ludzie zaatakowali kongres. Zdrowia dla normalnych.